Pierwszy Koryntian, rozdział 5, komentarz. W rozdziałach 3 i 4 apostoł zajmował się sporami w zborze w Koryncie. W kolejnej części swojego listu, która obejmuje rozdziały 5 do 7, porusza temat świętości. W rozdziale 5 mówi przede wszystkim o społecznej świętości. W rozdziale 6 o osobistej świętości, zaś w rozdziale 7 o świętości w relacjach rodzinnych. Pokazuje, że kolektywna świętość musi być utrzymywana przez usuwanie starego kwasu i wykluczanie złego spośród świętych. Osoba osobista powinna być zachowywana przez osądzanie samego siebie, natomiast rodzinna przez właściwe praktykowanie ustanowionych przez Boga relacji. Apostoł przypomniał już wcześniej świętym w Koryncie, że są świątynią Bożą i że mieszka w nich Duch Boży. Przy czym dodał, świątynia Boża jest święta. Obecność Boża nie toleruje zła. Żąda świętości. Niezależnie od tego, jaką postać może przyjąć dom Boży, czy materialnego budynku, jak to było za czasów Starego Testamentu, czy raczej domu duchowego, który tworzy ogół wszystkich wierzących. To pierwszą, wielką i niezmienną regułą w nim panującą jest świętość. Tak więc czytamy. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Psalm 93, werset 5. Także Ezechiel podkreśla świętość jako ważną zasadę charakteryzującą dom Boży. Takie jest prawo o świątyni. Cały jej obszar na szczycie góry wokoło ma być świętością nad świętościami. Oto takie jest prawo o świątyni. Ezechiela, 43 rozdział, werset 12. Werset 1. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Cielesność wierzących w Koryncie ujawniała się nie tylko w tym, że przyłączali się do określonych, wybranych przez siebie nauczycieli, przez co wywoływali rozłamy, lecz objawiała się również w ekstremalnym rozluźnieniu moralnym. Jak nie trudno się domyślić, zewsząd otoczeni byli rozwiązłością pogaństwa, z którego dopiero niedawno się wyzwolili. Tak więc byli przyzwyczajeni do lekceważenia nawet najbardziej rażących grzechów. I tak oto miał miejsce pośród nich przypadek tak obrzydliwego grzechu, który zawstydziłby nawet pogan. Werset 2. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Wierzący Koryntianie okazali tolerancję względem tego, który popełnił straszliwy grzech cudzołóstwa. Zamiast się tym zasmucić, byli raczej pyszni i pewni siebie. To prawda, że nie otrzymali jeszcze apostolskich zaleceń, jak należy postępować w takim przypadku, lecz duchowy instynkt powinien doprowadzić ich do ukorzenia się i ubolewania z powodu grzechu tej zepsutej osoby oraz do głębokiego pragnienia duchowej odnowy dla niej. Uczymy się zatem, że oprócz zupełnie jasnych wskazań słowa, które w różnych przypadkach nakładają na nas odpowiedzialność konkretnego postępowania, istnieje także pewna moralna wrażliwość nowej natury, która powinna nas skłonić do zajęcia odpowiedniego stanowiska. Mogą zaistnieć przypadki, w których zachowanie jakiejś osoby stanie się ćwiczeniem dla świętych i tak wielkim ciężarem,
że naprawdę będą gorąco sobie życzyli usunięcia tej jej spośród siebie, ale nie będą mieli wyraźnych powodów do podjęcia takiego czynu. Co do takich właśnie przypadków, Pismo Święte jasno wskazuje, że możemy przedłożyć tę sprawę Panu i ukorzyć się przed Nim, bolejąc głęboko z powodu zaistniałej sytuacji. Możemy mieć pewność, że On zainterweniuje i wydali osobę będącą przyczyną niepokoju. W takim przypadku sam Pan wykona za nas to zadanie. Warto zaznaczyć, że słowa użyte kolejno w 2 i 13 wersecie wykluczyć oraz usunąć są w oryginalnym języku Biblii jednym i tym samym słowem. Ktoś przekazał niegdyś ważną prawdę. Poniżenie, upokorzenie i modlitwa są źródłem pomocy dla tych, którzy są wrażliwi na zło, ale nie znają na nie lekarstwa. Wersety od 3 do 5 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 5. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Apostoł udziela Koryntianom jasnych wskazówek, jak należy postępować w udowodnionym już przypadku jawnego zła. Choć co prawda nieobecny ciałem, był jednak obecny duchem i już osądził tego, który popełnił grzech. Na oddanie szatanowi i zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Powinno to odbyć się, kiedy wierzący byli zgromadzeni. Zgodnie z udzielonymi przez autorytet apostolski wskazówkami oraz w imieniu Pana Jezusa i z Jego mocą. Dobrze jest przyjrzeć się skrupulatnie treści przekazanych przez Pawła pouczeń w tej kwestii. Zwrot, gdy się zgromadzicie, wskazuje na zgromadzenie złożone z wszystkich lokalnych wierzących, działające w duchu i mocy Pana. Zebrani, wydając złego szatanowi, działają jako reprezentanci Pana Jezusa. To wskazuje, że poza zgromadzeniem znajduje się świat zdominowany i rządzony przez szatana. Grzesznik udowodnił przez swoje zachowanie, że nie nadaje się do przebywania w obecności Pańskiej. Tak więc zostaje oddany w sferę działania i mocy szatana, poza zgromadzenie. To nie oznacza jednakże, że powinien być postrzegany jako niewierzący, gdyż działanie wykluczenia zostało podjęte ku zatraceniu ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Dzisiaj sprawy te nie mogą być tak samo rozstrzygane jak w tamtych czasach, gdy rzeczy miały się jeszcze normalnie i zdrowo. Nie możemy oddać złego szatanowi, ponieważ przy dzisiejszym upadku i rozczłonkowaniu chrześcijaństwa żadna społeczność, denominacja nie może powiedzieć, że poza ramami jej zboru znajduje się tylko i wyłącznie sfera szatana. Żadna społeczność nie może też twierdzić, że skupia wszystkich świętych danego rejonu. A jednak przesłanie wezwania na końcu tego rozdziału nadal pozostaje niezmienne. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Rezultat może być rzeczywiście taki, że owa zepsuta osoba, gdy znajdzie się pod mocą szatana, nauczy się osądzać własne ciało, czyli to, w czym zawiodła, gdy znajdowała się jeszcze na miejscu mocy Chrystusa. Wersety od 6 do 8 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 5. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza?
Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Apostoł pokazuje teraz poważne skutki moralnej nieczułości, która dopuszcza do istnienia nieosądzonego zła w zgromadzeniu. Zło, o którym tu mowa, przedstawione jest na przykładzie kwasu. Tak jak odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn, tak też nieosądzone zło w jakimkolwiek chrześcijańskim zborze wywrze negatywny wpływ na całą społeczność. To nie oznacza, że wszyscy członkowie wspólnoty popadną w ten sam grzech, lecz że zostaną nim zanieczyszczeni. Czyż może być bardziej klarowne zanegowanie tej jakże rozpowszechnionej fałszywej nauki, jakoby znany w zgromadzeniu grzech miał dotyczyć tylko konkretnego winnego i nie obarczać konsekwencjami pozostałych członków Kościoła? Co więcej, apostoł wykazuje, że nie wystarczy samo wykluczenie złego, całe zgromadzenie powinno osądzić siebie za swój duchowy stan, przyzwolenie na zło. Czyniąc to, usuwa się stary kwas i odpowiada na wezwanie Chrystusa, który obdarzył nas nową tożsamością przed Bogiem, jako ów niezakwaszony zaczyn. Kolejne napomnienia dotyczą obchodzenia święta, nie w starym zaczynie i obojętności wobec grzechu, również nie w zaczynie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Wzywając nas do obchodzenia święta, apostoł nie miał na myśli tylko i wyłącznie wieczerzy pańskiej, lecz raczej cały okres życia wierzącego na ziemi. To właśnie jego obrazem jest święto przaśników. Wersety od 9 do 13 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 5. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. W kolejnych wersetach apostoł podkreśla, że napominając wierzących do praktykowania karności i prowadzenia życia nacechowanego szczerością i prawdą, zwraca się jedynie do kręgów chrześcijańskich. Rozszerzenie tej nauki na ludzi tego świata byłoby niemożliwe. Jeśli zaś ktoś, kto mieni się bratem, żyje jawnie w nieosądzonym grzechu, to nie powinniśmy mieć z nim społeczności, choćby nawet przy jedzeniu. Próby poprawy tego świata poprzez osądzanie wszechobecnego w nim zła nie są sprawą chrześcijan. To uczyni Bóg w swoim czasie. Natomiast w zasięgu naszej odpowiedzialności leży osądzanie każdego rodzaju zła, które wyjdzie na jaw w chrześcijańskiej społeczności. Dlatego też apostoł kończy pouczenia słowami: usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.